Witajcie nas, kochani. W dzisiejszym programie chciałem wam powiedzieć o sile konfirmacji słownej. Czyli każde słowo, które wymawiacie w przekonaniu, w stanowczym przekonaniu, że was po prostu oczyści, że jesteście zdrowi, że jesteście w pełni sił, że macie wszelkiego rodzaju bogactwa, że nie brakuje wam niczego, że jesteście po prostu, myślicie w sposób taki, że przyciągacie swoimi myślami wszelkiego rodzaju dobre rzeczy, dobre bogactwa, dobrą karierę, pozytywne rzeczy, jednym słowem, w waszym życiu. Po prostu chciałem wam zwrócić uwagę na to, iż każde słowo wypowiedziane w sposób albo w miłości, albo w negatywny sposób, jakby może uderzyć w osobę, która jest pod wpływem tych pozytywnych słów albo negatywnych słów. Jeżeli ktoś mówi klątwy, może naprawdę zrobić dużo, dużo szkody pewnej osobie, jeżeli wymawia słowa w bardzo złym stylu. Po prostu wymawiając klątwę na daną osobę, może bardzo, bardzo zaszkodzić danej osobie w życiu. Dlatego uczulam was na to, by nie życzyć nikomu źle, ani nie mówić żadnych złych klątw żadnej osobie, ponieważ to są bardzo złe rzeczy i ja się osobiście tym nie zajmuję. Ja staram się pomagać ludziom, dawać dobre programy, nie zarzucać złych programów, a przeciwnie, dać dobre programy, pozytywne programy, tak żeby ludzie awansowali w życiu swoim, osobistym i w życiu duchowym również. Także każde słowo, które się wypowiada w pozytywny sposób, w negatywny sposób, ma swoje oddziaływanie, ma swój oddźwięk w eterze, który nas otacza. I mimo że osoba, która jest oddalona o setki lub tysiące kilometrów, mieszkając na innym kontynencie nawet, i jeżeli złe słowa i złe magie są robione słowne na tą osobę z danego punktu świata, drodzy kochani, dochodzą do tej osoby bez problemu, ponieważ otacza nas eter i wszystko się rozchodzi w eterze. I tak naprawdę każda wibracja, która jest wysłana, czy to dobra, czy to zła, dochodzi do osoby, która jest jakby zaadresowana wibracyjnie do tej osoby. Dlatego, drodzy kochani, konfirmacja słowna, mówiąc, dana osoba jest uzdrowiona, dana osoba jest wolna od kasku astralnego, lasa astralnego, jest wolna od kajdan astralnych, jest wolna od kontroli mentalnej, którą stosują wielcy magowie na dane osoby, by spowodować, że na przykład dany chłopak nie jest z daną dziewczyną razem, po prostu oczywiście dziewczyna jest słabsza, to więc stosują tą magię na kobietę. I w takim układzie można słowami dużo zdziałać, moi drodzy kochani. Tyle pozytywnego, co i złego. To już po prostu zależy od tego, jak używamy nasze słowa, jak używamy nasze myśli, jak używamy naszego umysłu. Na marginesie, drodzy kochani, chciałem wam skomentować, iż nasza firma Energia Aron posiada aronit, który jest odpromiennikiem mineralnym, jest bardzo zdrowy. Można go nosić przy sobie, można go podkładać pod łóżko. Polecam wam, bo jest naprawdę nowy i jest bardzo zdrowy. Jak również podkładki, które harmonizują struktury wody, które są też bardzo zdrowe, mają taki symbol i w środku są minerały. Kładąc dzbanek na takiej podkładce, się zharmonizuje woda. Na linku pod naszym YouTube'em znajdziecie, drodzy kochani, linki do naszych aukcji. Serdecznie pozdrawiam z Teneryfy i do widzenia.